specjalna okazja. Dzisiaj drugi drop Record Store Day w tym roku, trzeci niebawem. Jest jedyny chyba poznański sklep, który bierze udział w zabawie RSD, czyli Long Play ulica Polna. Swoją drogą jedna z moich ulubionych sklepów. I zapowiem się na trzy płytki, które chciałem złapać. Pierwsza z nich to limitowany na 1000 sztuk na pomarańczowym winylu, chyba nawet jeszcze nie rozsławiłem, szprycer od Taco Hemingwaya. Na chwilę obecną zamówiłem już kolejne dwóch kolejnych płyt Taco Hemingwaya, które za chwileczkę się pojawią w wersjach tylko kompaktowych, a tutaj winyl do kolekcji. Rzecz, na którą chyba troszeczkę bardziej czekałem niż na tego Taco Hemingwaya, dodatkowo wydane w Gatefoldzie. Limit chyba był 1000 sztuk, do tego jest z podpisami, czyli Percival z koncertem, który odbył się na PGA w Poznaniu, czy na Perkonie. Nie do końca znam się na tych eventach dla graczy. Tak czy inaczej, jest to koncert z 2018 roku. Na kompakcie chyba to w ogóle nie wyszło i w ogóle ciężko jest o nagranie, jeśli chodzi o zespół Percival. I tutaj rzecz reklamowana jako rzecz dla audiofilii, ale wiadomo jak to jest z tymi hasełkami, wrzucę w domu, to się okaże, czy faktycznie brzmi to stosownie, czy nie. Skład bardzo dobry, jest to singielek, na pewno tłoczony zostało to w Anglii, czyli może będzie brzmiało faktycznie dobrze. Dwa kawałki tylko, Czesimir Dębski, Czerwiński i Niedziela, panowie robią tutaj swoje rzeczy. Ale przeglądając asortyment sklepu, dokupiłem jeszcze kilka innych rzeczy, bo jest tu asortyment naprawdę ciekawy, można złapać rzeczy, które są już niedostępne. Pomarańczowy prez, bo miałem tylko na limonkowym wzgórze na patrzy. Teoretycznie kolejny audiofilski produkt. No i rzecz, którą ostatnio ktoś mi pisał na jakimś Q&A, już o tym rozmawialiśmy. Monika, właściwie nie wiadomo czy Bożym, czy Borzym, bo z różnymi interpretacjami, jeśli chodzi o czytanie nazwiska, się spotkałem. Tak czy inaczej, to jest jedyny winyl na chwilę obecną dostępny od tej pani, ale z tego co rozmawiałem z nią ostatnio na Instagramie, postara się, żeby nowa produkcja była również na winylu, także czekamy na to. Pozdrawiamy Monikę i polecam zalajkować jej fanpage instagramowy, bo jest tam dosyć mało followersów, a jest to rzecz na pewno godna polecenia. Czekamy na kolejny Record Store Day. Jesteśmy w pięknym miejscu, które polecam wszystkim. I na dzisiaj to tyle. Ciao!